Witam Państwa ponownie. To są Wolne Głosy Zagranica. Specjalne wydanie od 19 dni. W sposób szczególny i praktycznie wyłączny zajmujemy się tym, co dzieje się na Ukrainie i światowymi, że tak powiem, reperkusjami tego, tej wojny, która okrutnej, która tam się dzieje. Jest z nami pan dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, może porozmawiamy o sankcjach, które wiadomo, że to jest metoda presji wolnego świata na Władimira Putina, no, żeby zrewidował swoje stanowisko. 11 marca Stany Zjednoczone wprowadziły kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Trochę taki został obśmiany, że to aha, owoce morza zakazano i wódkę do Stanów Zjednoczonych sprowadzać. Jaka jest pana ocena tego pakietu? Ten ostatni, czyli piątkowy pakiet, on rzeczywiście sam w sobie nie stanowi jakiegoś poważnego uderzenia w rosyjską gospodarkę, bo faktycznie zakaz importu tych produktów, o których pan redaktor wspomniał, w tym alkoholi właśnie, no to ani nie jest znacząca pozycja w bilateralnym handlu rosyjsko-amerykańskim, ale też warto zauważyć, że w przypadku alkoholi już wcześniej rozpoczęło się tak naprawdę ograniczanie importu, no, ze względów takich ogólnopolitycznych. Więc rzeczywiście to, co dotyczy sankcji handlowych wprowadzonych w piątek, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Te sankcje, które wprowadzono, objęły też zakaz eksportu banknotów dolarowych i to już jest poważniejsze, dlatego że Rosjanie wprowadzili, mają deficyt walut, krótko mówiąc, u siebie w tej chwili i też ograniczenia, które sami wprowadzili dotyczące obrotu walut. To, co wprowadzili Amerykanie, będzie tutaj dodatkowo oczywiście komplikować im życie codzienne, bo ten zakaz obejmuje nie tylko instytucje rządowe, ale w ogóle wszelkie podmioty na terenie Federacji Rosyjskiej, więc to jest akurat dość poważne. No i to, że sankcjonowani są kolejni oligarchowie, to jest oczywiście bardzo ważny element, dlatego że to jest podnoszenie kosztów tej wojny dla osób, które stanowią część polityczno-biznesowej elity i to zawsze oczywiście boli tych, którzy są blisko Kremla. Ale ciekawsze to, co nas bulwersuje, przepraszam, wejdę w słowo, bo musimy troszkę, że tak powiem, żwawiej naszą rozmowę przeprowadzić. To, co nas tutaj w Polsce bulwersuje, to przeciwko czemu na przykład ja demonstrowałem w sobotę, ja i cały marsz, to było finansowanie wojny, no, ze zakupów tych węglowodorów. Jaka jest realna możliwość odejścia, szybkiego odejścia od zakupów gazu, zakupu ropy, węgla przez kraje Unii Europejskiej? No, jeśli mówimy o skali całej Unii, to będzie problem, dlatego że po pierwsze Unia Europejska nie kontraktuje ani dostaw gazu, ani dostaw ropy i oczywiście wysyła ważny sygnał polityczny, bo to, co dokonało się w ubiegłym tygodniu, tak, czyli te plany tak naprawdę znaczącej redukcji, szczególnie jeśli idzie o gaz, szybkiej i znaczącej redukcji importu gazu z Rosji, to jest ważny sygnał polityczny i ważne, że to się stało. Natomiast pamiętajmy o tym, że no, kontrakty zawierają nawet nie tyle poszczególne kraje, ile firmy z poszczególnych państw. I tak naprawdę tu jest klucz do tego, czy się uda ten plan polityczny wdrożyć w życie, czy nie, bo będzie wiele zależało od tego, jak zachowywać się będą poszczególne państwa członkowskie, a część z nich jest związana, na przykład w przypadku gazu ziemnego, długoterminowymi kontraktami na dostawy z Rosji. I pytanie, czy tej determinacji wystarczy i wystarczy tego, by no właśnie kierować się tą logiką polityczną, która gdzieś w Brukseli zaczyna coraz mocniej wybrzmiewać. A zakupy ropy naftowej, bo na przykład Polska jest, mówił o tym prezes Obajtek, prezes Orlenu, jest gotowa z dnia na dzień odejść od zakupów ropy naftowej z Rosji, a to jest walna część dochodów Rosji, bo gaz trudniej może zmienić kierunki dostaw, ale gaz w tym wolumenie no, troszkę mniej się liczy.
Tak, bardzo trafnie pan redaktor zauważył, że ropa jest tutaj absolutnie kluczowa. Ja może dla zobrazowania tylko podam jedną taką istotną daną. Jeśli patrzymy na wpływy z sektora naftowo-gazowego, które idą do budżetu państwa rosyjskiego i traktujemy to jako 100%, to z tych 100% 80% przypada na sektor naftowy, czyli to, co idzie z podatków od wydobycia ropy, to, co idzie z ceł eksportowych, to, co idzie z eksportu produktów naftowych i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście uderzenie w ropę jest dużo poważniejsze, to po pierwsze. I po drugie, ono jest rzeczywiście łatwiejsze do przeprowadzenia, dlatego że rynek ropy ma inną specyfikę niż rynek gazu. I tutaj faktycznie, gdyby pojawiła się daleko idąca determinacja ze strony takich krajów, nie wiem, jak Holandia, które importują duże ilości gazu, duże ilości ropy z Rosji, czy Niemcy, czy też Polska, bo Polska też należy do jakby takiego kraju znacząco, na razie przynajmniej, importującego ropę, to faktycznie mogłoby to bardzo mocno uderzyć budżetowo Rosję, a jednocześnie byłoby łatwiejsze jakby w wymiarze operacyjnym do zrealizowania niż zastąpienie wolumenów gazu, które do nas płyną z Rosji. A jak to się przełoży na ceny ropy, które no, każdy z nas obserwuje na stacjach benzynowych? Coraz większe zafrasowanie budzą na twarzach kierowców w momencie płacenia za paliwo. No właśnie, tu też jakby to jest ważny element, dlatego że oferta rosyjskich eksporterów w ostatnich latach, ona była relatywnie atrakcyjna. To znaczy w przeciwieństwie do sektora gazowego, gdzie bardzo często na przykład Gazprom wykorzystywał to, że jakiś kraj realnie nie ma innych możliwości importu surowca z innych źródeł, no to jakby był w stanie narzucać pewne rozwiązania cenowe nie do końca korzystne, to w przypadku ropy Rosjanie, będąc świadomi tego, że możliwość dywersyfikacji jest łatwiejsza, bo grono producentów jakby w skali globalnej jest szersze i też możliwości jakby znalezienia sobie alternatywy źródeł są łatwiejsze, to Rosjanie wychodzili z bardzo atrakcyjnymi ofertami. Nieprzypadkowo zresztą wiele odbiorców takich tradycyjnie od wielu lat współpracujących z Rosją przedłużało kontrakty, tak, o kolejne 2-3 lata, bo po prostu Rosjanie oferowali dobre warunki. I oczywiście tutaj to też jest jeden z czynników, który pewnie trzeba będzie brać pod uwagę, żeby czy jesteśmy gotowi ewentualnie ponieść koszt tego, tak, że sprowadzamy ropę być może z kierunków, które są bezpieczniejsze w wymiarze politycznym, no ale za to ropę, za którą będzie trzeba być może trochę więcej zapłacić niż ta, która do tej pory płynęła na bardziej korzystnych warunkach z Rosji. To pytanie, czy jest możliwe uzupełnienie tego wolumenu z innych kierunków, bo tu wiemy, że z Iranem jest pewien problem. Krótko mówiąc, czy to jest możliwe? To znaczy, w przypadku tego rynku naftowego mamy do czynienia już od wielu, wielu lat z taką rosnącą rywalizacją wśród producentów i eksporterów. I tak naprawdę ta rywalizacja czasami przybierała naprawdę bardzo drastyczne takie wymiary, bo krótko mówiąc, eksporterzy byli zainteresowani utrzymaniem swoich pozycji na rynkach, które powoli zaczynały się jakoś tam nasycać tą ropą. I w związku z tym znalezienie alternatywy, na przykład w oparciu o kraje Bliskiego Wschodu, czy też w oparciu o producentów gdzieś z innych kontynentów, no teoretycznie się pojawia jako opcja, czy na przykład, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych potencjalnie, tak, jakieś wolumeny. Ale zawsze się rzecz rozbija właśnie o ten rachunek ekonomiczny, tak, czyli czy jest gotowość, krótko mówiąc, jakby zapłaty za te wolumeny, które być może pokonując większe odległości, no byłyby po prostu droższe. Co do Iranu, tu jest jeszcze jeden rzeczywiście bardzo ciekawy wątek, dlatego że Iran, i takie są zapowiedzi, że gdyby osiągnięto to porozumienie nuklearne i tak naprawdę odwieszono sankcje, którymi objęty jest Iran, to Iran mógłby zwiększyć produkcję nawet do, niektórzy mówią, 3,8 miliona baryłek dziennie albo 4,5 miliona baryłek dziennie. Żeby zobrazować, to byłby 4,5, to już byłby poziom taki, no, lekko więcej niż dwa razy mniej niż produkuje w tej chwili Rosja. Więc to by były znaczące wolumeny ropy, które by się pojawiły na rynku. I gdyby takie porozumienie osiągnięto, no to być może ta irańska ropa mogłaby tutaj nam trochę pomóc. Musimy postawić kropkę, jak zwykle pozostając z uczuciem niedosytu po rozmowie z panem doktorem. Zapraszam od razu na kolejną rozmowę. Gościem Wolnych Głosów Zagranica specjalnego wydania był
pan doktor Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Ja widzom jestem też winny wyjaśnienie, bo tę część programu zazwyczaj prowadzi Michał Trześniewski, który jest na Ukrainie, relacjonuje nam codziennie to, co się tam dzieje. Zapraszam na kolejne części programu.